Witam w krótkiej wersji poradnika, w którym pokażę Wam, gdzie znaleźć zerodowany kamienny blok. Będzie to akurat nocna wersja, nie chce mi się wracać do bazy. W cmentarzu kolczastej plątaniny znajduje się ten bloczek. Tam i tak nie ma znaczenia, bo tam i tak jest ciemno w tych podziemiach. Żeby wejść do tych podziemi, to musimy wejść do mgły. Nie da się wejść do tych podziemi z innej strony. No chyba, że będziecie się przekopywać. Chyba, że będziecie się przez całą górę przekopywać. I tu jest wejście. Tak jak zresztą widzicie, tutaj wydaje się, że to jest od góry. A wejście jest w istocie tutaj. I teraz jak już będziecie tutaj, no to musicie przejść sobie całe te podziemia. Ja już je przeszedłem, więc nie będę ich przechodził. Idziecie w tą stronę, tam jest parę zagadek. Natomiast tu jest, jak dojdziecie, gdybyście jeszcze nie mieli tego kamienia, a dojdziecie tutaj... Co tutaj było? Ja już to wziąłem. Jak dojdziecie tutaj, tu będzie walka z bossem. A tuż przed komnatą walką z bossem jest właśnie skrzynka. I w tej skrzynce jest zerodowany kamienny blok. Tutaj drzwi są zamknięte na wytrych. W ogóle idąc do tych podziemi polecam zabrać co najmniej 3 wytrychy. A nawet może więcej, bo jeszcze skrzynka tutaj jest do otwarcia na wytrych, więc weźcie sobie z 5 wytrychów, zanim tutaj się udacie. W sytuacji, gdyby wam brakowało czasu, pamiętajcie też o tym, że możecie sobie podejść szybciutko tutaj do checkpointu i tutaj wam się odrodzi wytrzymałość na mgłę. No i właściwie tyle. To jest ostatni blok, który brakowało u mnie na kanale, gdzie go znaleźć, więc już odnośnie filmów, gdzie znaleźć dany kamień. Na razie, dopóki się nie pojawią nowe materiały w grze, w sensie nowe bloczki, to na razie tych materiałów nie będzie. No bo wiadomo, no bo wszystkie już pokazałem możliwe lokacje bloków. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.